Z tej strony Malinowy Nos! To jest nieplanowany odcinek, ponieważ mam problem z winem pokrzywowym. Już wam pokazuję, o co chodzi. Jeszcze dzisiaj rano zaglądałem do tego wina i wszystko było ok. Nawet je wymieszałem i chyba to wymieszanie spowodowało jakąś reakcję i wino mi zaczyna kipieć. No i zobaczcie, jak to obecnie wygląda. Widzicie tutaj mocną pianę. Po tym wymieszaniu, nie wiem dlaczego, zaczęła się robić piana i kiedyś jak miałem z winem ryżowym, że też taka piana się robiła, gęsta, nie było dużo miejsca w balonie, a i tak nastaw kipiał. Nie przewidzimy tego, także trzeba się z tym liczyć, że trzeba uważać, bo nie ma zasady, jak to jest, którym nastawem i trzeba uważać, bo czasami w takich sytuacjach, jeżeli są resztki owoców w balonie, to one tutaj idą do góry, zapychają korek i robi się ciśnienie i nagle korek strzela pod sufit. Także właśnie w takich sytuacjach lubi ten korek z rurką strzelić i cały nastaw strzelić, cały sufit może zabryzgać, tak kiedyś znajomy miał mój. Także na to uważajmy, bo właśnie resztki owoców zatykają te rurki i tu jest spokojnie, bo tu nie ma żadnych resztek. No, ale trochę się wylało i jest nieprzyjemnie. Kipi mi cały czas, robi się taka gęsta piana. W winie ryżowym miałem dokładnie to samo, też się robiła taka piana i nastaw mi kipiał. Także widzicie, mimo wielu lat doświadczenia, nie przewidzimy tego, co się będzie działo. Dlatego zawsze zostawiam trochę miejsca w balonie, żeby w razie czego, jak się tworzy taka piana, żeby mieć miejsce na nią. Chociaż jak się robi tak jak tu, taka gęsta piana, to ile by nie było, czy będzie nawet pół balonu, to i tak widać, że ona będzie chciała wyjść. Zresztą widzicie. Już pomyłem, ogarnąłem, a ona dalej rośnie. Taka galaretowata ta piana się zrobiła. Nie wiedzieć czemu. No i jedna z metod walki teraz z tą pianą to jest wstawienie do na przykład wanny nalania zimnej wody. Jeżeli schłodzimy nastaw, piana powinna się uspokoić. Druga z metod to przelanie do oczywiście większego pojemnika czy balonu. Tu jest 15 litrów, jakbym do 30 przelał, to już raczej nic się nie będzie działo, bo to tylko w tej początkowej fazie fermentacji ta piana powstaje, ona później na pewno zniknie i już będzie ok, no ale kurde, muszę kończyć, bo mi kipi, muszę je pomyć jeszcze raz. Użyję enzymu antypiana tak zwany, który powstrzymuje powstawanie właśnie piany, głównie w nastawach zbożowych, ale tu nie ma zasady, więc użyję go do naszego wina. Zobaczymy, jak działa. Także zaraz go rozrobię, dodam i zobaczymy, czy tą pianę powstrzyma, bo jak widzicie, ta piana cały czas rośnie. Przestawiłem ten balon, umyłem tam, a ona dalej robi swoje, także nic się nie zmieniło. Rozrobię trochę w wodzie, małą ilość tej antypiany dodam i zobaczycie efekty. No i po przelaniu teraz wina do wiadra, widzicie ile jest miejsca, także tutaj nawet jeśli ta piana będzie się tworzyć dalej, to nic mi nie wykipi. Także w tym wypadku to jest najlepsze rozwiązanie. Także także dzień czy dwa po nastawieniu winka warto do niego zajrzeć, bo właśnie wtedy się może taka piana stworzyć. Jeżeli nie ma jej, to później już jest spokój i nie ma się czym przejmować. To taki nieplanowany odcinek, ja wracam do swoich zajęć, także widzimy się w kolejnym materiale. Servus!